Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 9 września delegacja Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia złożyła w Sejmie, konkretnie w Komisji Petycji, nasz projekt nowelizacji ustawy chroniącej życie. Ten projekt nowelizacji nowej ustawy jest w pełni zgodny z oczekiwaniem i postulatami episkopatu, mianowicie wykreślamy wszystkie tak zwane wyjątki, a więc chcemy pełnej, bez żadnych wyjątków, ochrony życia każdego poczętego dziecka. Ale zachowujemy to, co postulowali nasi księża biskupi, dotychczasową niekaralność kobiet, tych kobiet, które dopuściły się przerwania ciąży. Nowością w naszym projekcie jest bardzo precyzyjny zapis pojęcia poczęcia dziecka, a więc połączenia męskich i żeńskich komórek rozrodczych, a także w naszym projekcie wpisaliśmy zakaz produkcji, reklamowania, sprzedaży środków wczesnoporonnych typu pigułka dzień po, typu Elawan, środków wczesnoporonnych mechanicznych i farmakologicznych. Teraz Komisja Petycji musi to przeanalizować i dopuścić do debaty, do prac legislacyjnych. Wiemy, że w Sejmie od lipca i sierpnia są dwa projekty obywatelskie. Jeden Fundacji Pro Prawo do Życia, który wprowadza pełną ochronę życia każdego poczętego dziecka, ale niestety zapisany w tym projekcie jest możliwość karania kobiet aż do 5 lat więzienia. Kobiet, które dopuściły się przerwania ciąży. Ja osobiście, ale także cała federacja, Polska Federacja Ruchu Obrony Życia wielokrotnie występowały przeciwko karalności kobiet, no jeszcze tak srogą karą. Ostrzegaliśmy kolegów z Warszawy, że taki zapis będzie wykorzystywany do ataku na środowiska pro-life. I to się już dzieje. I oczywiście w tym projekcie Fundacji Pro Prawo do Życia jest zapisana możliwość złagodzenia kary czy odstąpienia od niej, ale to jest tylko możliwość i media wrogie życiu, wrogie pełnej ochronie życia każdego poczętego dziecka niejako pomijają te uzupełniające zapisy, eksponując, to już widzimy na ekranach naszych telewizorów, 5 lat więzienia dla kobiety, która dopuściła się przerwania ciąży. Nie podając przy tym, że jest drugi projekt ruchów pro-life Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia, który nie wprowadza żadnej karalności tych kobiet, które dopuściły się zamachu na życie swoich poczętych dzieci. W niedzielę, 18 października, odbyła się w Warszawie dość duża, trzeba przyznać, manifestacja środowisk feministycznych i lewicowych. Ta manifestacja była takim wyrazem poparcia dla tego projektu, które te panie i te środowiska złożyły w sierpniu, a domagają się w tym projekcie pełnej swobody zabijania nienarodzonych dzieci bez żadnych ograniczeń do 12 tygodnia życia w łonie matki. Domagają się wprowadzenia złej edukacji seksualnej do szkół i refundowania ubogim kosztów zakupu antykoncepcji, środków antykoncepcyjnych. W czasie tej manifestacji media pokazywały różne zachowania tych pań i tu muszę parę haseł, zapisów, które były prezentowane na tej manifestacji, skomentować. Ta manifestacja feministek była pod hasłem "Ratujmy życie kobiet". No, to jest zupełne nieporozumienie, bo jeżeli się chce wprowadzić pełną swobodę zabijania dzieci do 12 tygodnia życia w łonie matki. Myślę, że panie feministki znają ten podstawowy biologiczny, medyczny, naukowy fakt, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia i w momencie poczęcia określana jest płeć dziecka. Od poczęcia jesteśmy albo mężczyznami, albo kobietami. A więc no, ratujmy życie kobiet, a jednocześnie postulują pełną swobodę zabijania kobiet nienarodzonych do 12 tygodnia życia w łonie matki. Zupełny paradoks. To pokazuje, jak, no nie wiem, nie chcę tu nikogo urazić, jak, no nieprecyzyjne, powiedzmy bardzo delikatnie,
jest myślenie tych środowisk, które domagają się prawa zabijania nienarodzonych dzieci. Słychać było głosy, że aborcja to prawo kobiety. No, zupełny nonsens. To jest też delikatnie powiedziane barbarzyństwo etyczne, bo nie ma żadna kobieta i żaden mężczyzna prawo do zabijania jakiegokolwiek człowieka. Nie ma. I nikt z nas nie może mówić, że ma prawo do zabijania czy człowieka narodzonego czy nienarodzonego. Żadna kobieta nie może mówić, że ma prawo do zabijania dziecka przed urodzeniem czy dziecka po urodzeniu. Taki postulat jest sprzeczny z fundamentalnymi zasadami etycznymi. No, mówić o wprowadzeniu lekcji seksualności w szkołach no, jest nieporozumieniem, bo mamy dobre, znakomicie działające przygotowanie do życia w rodzinie, które jest rodzajem A edukacji seksualnej i mamy rewelacyjne w porównaniu z Zachodem wyniki, jeśli chodzi o wychowanie naszych dzieci i młodzieży do życia w rodzinie. Tyle informacji na dzisiaj. W przyszłym tygodniu myślę, że będę miał wiele ciekawych doniesień na temat tego, co działo się w tym tygodniu w Sejmie. Szczęść Boże!